W zawodzie pośrednika nieruchomości umiejętność powiedzenia takiego magicznego słowa jest czymś, co wprowadza nas dalej, jest czymś bardzo niezbędnym, natomiast to słowo bardzo rzadko wypowiadamy. Wypowiadają go najprawdopodobniej nieliczni i przez to nieliczni mają tak wiele sukcesów, a liczni cały czas się uczą, ale dobrze się przynajmniej uczą. O jaki wyraz chodzi? Chodzi o wyraz nie. Tak często podejmujemy się pracy nad jakąś nieruchomością, musząc wielokrotnie iść na ustępstwa, dzięki czemu jesteśmy mniej skuteczni, albo mamy mniej instrumentów, które wspomagają naszą pracę. Więc dzisiaj będzie odcinek o tym, kiedy warto mówić nie i dlaczego warto mówić nie. Zapraszam. Według mnie umiejętność mówienia nie jest pierwszą czynnością, która wprowadza początkującego agenta nieruchomości do poziomu profesjonalnego. Dopóki nie nauczymy się tego mówić, raczej będzie ciężko, przynajmniej ja mam takie odczucia i takie obserwacje. Jest to bardzo trudne powiedzenie nie, szczególnie gdy mamy coś na tacy ładnie wystawionego i się wydaje, że w momentach, w których koledzy mają taki problem, żeby na przykład pozyskać nieruchomość, a my ją mamy pięknie już na tacy, natomiast pod warunkiem, i to jest ważne właśnie, że pod warunkiem możemy powiedzieć nie, żeby zrezygnować z tego warunkowania. Dlaczego to jest takie istotne? Jeśli przyjmujemy jakąś nieruchomość, to mamy na nią plan. Jeśli ktoś nam nie pozwala tego planu wykonać do końca, no to niekoniecznie będziemy wtedy skuteczni, a przecież po to się zajmujemy tą nieruchomością. To jest zarówno w naszym interesie, jak i w interesie właścicieli, którzy nam zlecają. Więc trzeba się zastanowić, czy te wszystkie wytyczne są tutaj na miejscu. Bo pamiętaj, ty jako agent nieruchomości odpowiadasz za końcowy efekt. Więc jeśli odpowiadasz za końcowy efekt, to powinieneś mieć wszystkie możliwe rzeczy, które potrzebujesz, zapewnione. Jeśli właściciel ci na przykład zabroni prezentowania nieruchomości o godzinie 19 albo po 19, a się okazuje, że tylko w tym miejscu, w tej okolicy są miejsca parkingowe, no to zabiera ci bardzo silny argument, który może działać na korzyść tej nieruchomości. Pamiętaj, ten właściciel na samym końcu ciebie będzie rozliczał za brak efektu. On zapomni o tym, że ci zabronił tego i że ty się na to zgodziłeś. On będzie rozliczał z efektu. Pamiętajcie, jeśli zrobicie wiele ustępstw od swojej pracy, to być może będzie wam jeszcze ciężej to wszystko sprzedać, bo właścicielowi może nie chcieć się przygotować mieszkania, właścicielowi może nie chcieć się zapraszać tutaj fotografów, bo to obcy ludzie. Właścicielowi być może nie zechce się zapraszać homestagera, bo nie daj Boże zajrzy gdzieś do szafki. Właścicielowi może się nie zechcieć, aby zapraszać tu jakiegoś operatora wideo. Właściciel może też nie chcieć, aby ktoś dronem przeleciał, bo się okaże, jaki to jest ogródek. Tego może być coraz więcej. I my, nakręceni tym, że mimo wszystko możemy mieć umowę, możemy mieć jakieś nowe zlecenie, z tych ustępstw korzystamy i na końcu będzie nam bardzo ciężko bez tych wszystkich rzeczy sprzedawać tę nieruchomość, tylko dlatego, że poszliśmy na ustępstwa. Te ustępstwa także mogą dotyczyć na przykład sprawdzania dokumentacji. Właściciel nas poprosi, żeby teraz nie sprawdzać, bo nie ma nigdzie upoważnienia, bo nie może znaleźć aktu notarialnego. To są te rzeczy, które powinniśmy mieć na początku i jeśli jest taki wielki problem, żeby to osiągnąć, to niech nam się lampka zaświeci i można śmiało powiedzieć właścicielowi, proszę pana, to za 2 tygodnie do pana przyjdę, niech pan to wszystko skompletuje. Bo skoro moje standardy są takie, jakie są, to ja nie mogę od nich robić ustępstw. I najważniejsza rzecz według mnie w tym mówieniu nie. Jeśli nie czujesz tej nieruchomości, jeśli nie czujesz, że ją na takich wymaganiach i na takich warunkach, które są aktualnie, sprzedasz, to jej nie przyjmuj. Po co przyjmować coś, czego nie sprzedasz? Po co brać ślub, jeśli za miesiąc chcesz się rozwieść? Nie ma sensu tego brać tylko po to, żeby brać za bardzo. Mamy przestawione nasze oczekiwania na posiadanie ofert, a nie na sprzedawanie. I dopóki tutaj sobie w głowie tego nie nazmieniamy, to będziemy brali oferty tylko po to, żeby posiadać. Tylko po to, żeby nie było pusto na półkach. Tylko po to, żeby mieć 7 ofert, a nie 5. Ale jeśli tego nie sprzedamy, to naprawdę pseudonim otrzymamy nieskuteczny. Szkoda mieć taki pseudonim tylko dlatego, że nie potrafiliśmy powiedzieć nie. Albo, że nie było nic innego, to wzięliśmy chociaż to. Tego się oczekuje od profesjonalistów. Profesjonalista nie bierze wszystkiego jak leci. Ewentualnie stara się mocno zupdate'ować, poprawić jakość danej nieruchomości, ale brać tylko po to, żeby brać, naprawdę odradzam. W 2020 roku odradzam już posiadania, bo tu najprawdopodobniej się wszystko może nazmieniać i jeszcze bardziej być może będziemy rozliczani i to my jako agenci, niekoniecznie agencje, z własnej skuteczności.
Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam ponownie niebawem.